Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Witam Was pierwszy raz, słuchajcie, z Polski. Jesteśmy już w Polsce prawie tydzień, więc przyszło czas na jakieś takie małe podsumowanie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jakie są moje odczucia po przylocie do Polski po ponad 4 latach, a w zasadzie 8 latach, bo od 8 lat nie mieszkam w Polsce. I dzisiaj będę pierwszy raz nagrywał odcinek i pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. A tutaj Krystin i Emilia właśnie się bawią. Dobra, zaczynamy odcinek. Mi. Wow. Amazing. You like it? Chilling. No a więc tak, słuchajcie. Jesteśmy prawie tydzień w Polsce. Pierwsze parę dni była tragedia, dosłownie tragedia. Mieliśmy takiego jetlaga, takie zmęczenie, takie rozrzucenie życia, dosłownie. Ja budziłem się rano, ja nie wiedziałem, czy ja jem kolację, czy jem śniadanie. W zasadzie budziłem się o jakichś tam randomowych godzinach. Zresztą tak samo miała Krystin, tak samo miała Emilia. Przez pierwszy dzień Emilia praktycznie w ogóle nie mogła spać. Później jak już usnęła, to praktycznie spała cały dzień. Dopiero gdzieś na trzeci dzień wszystko zaczęło się tak wszystko normować. Co nam strasznie ułatwiło tutaj, powiedzmy, mieszkanie. No ale jesteśmy w Krzyszowicach. To jest, słuchajcie, miejscowość bardzo blisko Krakowa, jakieś 25 km od Krakowa. Stąd pochodzę i tutaj mieszkają moi rodzice i tutaj zatrzymaliśmy się u nich w domu, żeby właśnie dziadki mogły nadrobić czas z moją żoną i z moją córką. I jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ale dzisiaj nie będzie o tym, dzisiaj będzie o tym tak naprawdę, jak ja widzę, nawet nie to, jak Filipinka widzi Polskę. O tym będzie kolejny odcinek, kiedy opowiem Wam i Krystin Wam opowie, co jej się w Polsce podoba, a co jej się nie podoba w Polsce. Ale dzisiaj będzie o tym, jak ja to widzę. I słuchajcie, ten odcinek oczywiście nie jest w żadnym stopniu sponsorowany. Nie chcę się jakoś tutaj po jakiejś jednej czy drugiej stronie ustawiać. Chcę Wam po prostu powiedzieć, jak ja to widzę, szczególnie po pierwszym tygodniu, na co ja zwróciłem uwagę i na co mi się spodobało, co mi się nie spodobało w Polsce. Także będzie o tym. Pierwsze, słuchajcie, zaczniemy od najważniejszego. Pogoda. No jak pewnie wiecie, mieszkamy na Filipinach, gdzie przeważnie jest powyżej 30 stopni, jest dużo większa wilgotność. Przylecieliśmy do Polski i było naprawdę bardzo ciepło. I teraz też przez kolejny tydzień w zasadzie była naprawdę bardzo ładna pogoda. Powyżej 25-28 stopni w słońcu, w cieniu, powiedzmy 20 parę. Ale dla Krystyni, dla Emily nie ma tragedii. Jest to na tyle wysoka temperatura, że nie muszą chodzić w kurtce zimowej. Oczywiście wieczorami, jak gdzieś tam siedzieliśmy na grillu, no to już się zaczynało robić troszeczkę zimniej. Tam temperatura spadała do 20 stopni, więc w tym momencie już Emilia musiała coś po prostu ubrać na siebie. Krystin tak samo. To, co też zwróciliśmy uwagę, że powietrze tutaj, ja tego nie pamiętałem, jest dużo bardziej suche. Więc na przykład Krystin miała problemy, znaczy będzie miała problemy, i to na pewno wiemy, ze skórą, na zasadzie, że skóra będzie bardziej wysuszona. Woda też jest całkowicie inna, ma więcej minerałów, ma na pewno więcej kamienia w sobie, co to jest ten problemem. Więc musieliśmy kupić jakieś już balsamy dla Emilii, dla Krystin, żeby po prostu nawilżały tą skórę cały czas. Ja na razie tego nie odczułem, ale to, co na przykład było też ciekawe, to zwróciłem uwagę na to, że jak tylko przyleciałem tutaj, to od razu nos mnie zaczął boleć. Znaczy, może nie to, że boleć, tylko po prostu to powietrze jest na tyle suche w porównaniu do Filipin, że po prostu ja czułem, że tak jakby, wiecie, w zimie takie totalnie suche powietrze, ktoś po prostu wciągał cały czas nosem i ja to odczułem. I Krystin też mi powiedziała, że też ma to samo odczucie, że jakby ją po prostu nos bolał w środku, no bo po prostu to powietrze jest suche. Może to jest taka głupota, ale to naprawdę jest dla nas taka odczuwalna różnica, która nie to, że denerwuje czy coś, ale po prostu jest inaczej. No ale pogoda jak na razie idealna, po prostu, sami widzicie. Spacerujemy sobie w parku w Krzyszowicach, za chwilkę idziemy na zapiekanki. No ale dobra, to było tyle odnośnie pogody. Kolejna sprawa, słuchajcie, która jest po prostu dla mnie niesamowita. I to naprawdę, to jest po prostu tak niesamowite, to jest ta cisza i spokój. Ja wiem, że my nie mieszkamy w Krakowie, w dużym mieście. Jesteśmy w Krzyszowicach, małe miasteczko. Ale tutaj po prostu jest cisza i spokój. Naprawdę, jest taka cisza, że słychać tylko i wyłącznie ptaki. Teraz słychać szum wody, krzeszówki, która płynie koło nas. Ale jest to tak
inne niż na Filipinach. Na Filipinach wszędzie jest głośno. Co chwilę słychać koguty, ruch uliczny, skutery, motory z powyciąganymi tłumikami, które po prostu jeżdżą na głos niesamowicie. Ruch uliczny, co chwilę jest karaoke, co chwilę jest jakaś muzyka. Każdy sklep coś tam sobie puszcza, po prostu jest tak głośno cały czas, że ja przez pierwsze dwie noce to myślałem, że może będę puszczał z telefonu jakieś odgłosy ulicy u nas w pokoju, żeby dziewczyny mogły zasnąć. Ja wiem, że to dla normalnej osoby, która nie była w Azji, to się wydaje po prostu tak absurdalne, ale dla nas to jest normalna sprawa, naprawdę. My nie mogliśmy się przyzwyczaić do tego, że jest taka cisza i taki spokój. Teraz dopiero jest to takie normalne dla nas. Oczywiście to jest dużo lepsze. Zdecydowanie wolałbym, żeby tak było cicho na Filipinach. Oczywiście gdzieś jak będziecie na jakiejś wiosce, w górach, tak będzie. Ale w centrum miasta, czy nawet gdzieś takich przy głównych drogach, zawsze będzie jakiś odgłos z tych ulic. A tutaj po prostu jest taka sielanka. Tak po prostu mega, mega przyjemnie. No na przykład my, słuchajcie, codziennie chodzimy na spacery teraz. Tutaj sobie tak sobie pochodzić, bo Emilia to uwielbia. Ona w ogóle, pamiętacie, ona w wózku nigdy nie jeździła w takiej spacerówce jak teraz. Dlaczego? Bo na Filipinach nie ma gdzie tym jeździć. W ciągu dnia jest tak gorąco, że się nie wyjdzie na słońce. A nawet jeżeli było pochmurnie, to nie ma tak za bardzo chodników, bo wszystko, całe miasto jest zawalone. Oczywiście drogi uliczne tutaj są zdecydowanie bardziej wygodne. Są chodniki. Są chodniki, które naprawdę można przejechać tym wózkiem, a nie takie wyboje jak wszędzie na całej praktycznie Azji. Gdzie są drogi na przykład kamieniste, gdzie są drogi wysypane żwirem, gdzie nie ma po prostu praktycznie asfaltu. A już jak ten asfalt jest, to jest zastawiony samochodami albo skuterami i nawet by się wózkiem nie dało przejechać. Dlatego Emilii się to tak spodobało, że teraz chce sobie jeździć wózkiem cały czas. I śmiejcie się z tego, że ma 3-latka, powinna chodzić. Ona się nachodzi swoje na Filipinach. Tutaj po prostu niech się delektuje tym wózkiem, niech się cieszy z tego. Kolejny temat, słuchajcie, to rozumienie języka polskiego. Nawet nie wiem, jak to obrać słowa. W ostatnim filmiku powiedziałem wam, że jak wylądowałem w Warszawie, to nie mogłem się do tego przyzwyczaić, że z każdej strony słyszę polski język. I to było naprawdę takie dziwne uczucie, że aż mnie praktycznie głowa zaczęła boleć. Dlaczego? No bo na Filipinach języka polskiego się nie słyszy. Jeżeli słyszę, to słyszę filipiński język, albo słyszę jakiś inny język, czasami obcokrajowców, czasami inny dialekt, którego nie rozumiem, więc nie przywiązuję do tego uwagi, tylko jestem bardziej skupiony na rozmowie z tą osobą, z którą akurat jakąś prowadzę konwersację. Natomiast wylądując, słuchajcie, w Warszawie, pierwszy raz miałem od dłuższego czasu coś takiego, że po prostu ktoś z tyłu mówi w języku polskim i ja to oczywiście już rozumiem, już staram się to przetworzyć, nie wiem, na język angielski, na język polski. Ktoś tutaj mówi, ktoś tutaj przechodzi. Tych takich bodźców zewnętrznych było na tyle dużo, że naprawdę głowa po prostu zaczęła mnie boleć. Krystyn się śmiała, tylko mówi, że zobacz, teraz wszyscy tak mówią, tak si i wszystkie inne takie sylaby. No a ja po prostu nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Tak samo miałem ból głowy, dopiero jak już przyjechaliśmy do domu, położyliśmy się spać, odpoczęliśmy i następnego dnia wstaliśmy, kiedy to przyszło dużo osób do nas, odwiedzić nas, nasza rodzina, nasi przyjaciele, no i zaczęli wszyscy mówić w zasadzie w tym samym czasie. A ja po prostu nie byłem przyzwyczajony do tego, że tak wszystko naokoło rozumiem, pomimo tego, że rozmawiam z jakąś jedną osobą. Teraz już jest zdecydowanie lepiej, ale taki po prostu szok tego, nie wiem, to jest takie naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo dziwne uczucie. Potrzebowałem kilka dni, żeby też to jakoś tak jakby zaadoptować do siebie, po prostu przyzwyczaić się do tego. Zresztą teraz się łapię w sklepie, że wchodzę do sklepu i zaczynam mówić w języku angielskim. Sprzedawczyni chce być miła i też stara się mówić do mnie w języku angielskim, no bo na przykład widzi, że jest moja żona, że jest Emilia, które raczej nie wyglądają jako Polki typowe. No i wtedy, słuchajcie, rozmawiałem przez chwilę, a ja później sobie przypominam, przecież tutaj wszyscy mówią w języku polskim. To jest takie też, no potrzebuję trochę czasu, żeby się zaadoptować do tego wszystkiego, żeby to jakoś zaczęło normalnie funkcjonować. No i słuchajcie, przechodzimy do tematu jedzenia. Jakie jest jedzenie w Polsce? Dobre. Dobre. I tak samo moje odczucie. Dlaczego? Przypominam wam, my mieszkamy na Filipinach, gdzie jest całkowicie inne jedzenie, całkowicie inna kultura jedzenia, całkowicie inne potrawy, ryż 3 razy dziennie. Mięso przeważnie to jest świniak, no albo kurczak. A tutaj wchodzi się do sklepu i jest ten wybór. I to już nawet nie mówię tylko i wyłącznie o mięsie, o parówkach, o kiełbasach, z czego po prostu Polska słynie. Ale nawet o głupich soczkach do picia, dla dzieci, dla dorosłych, rodzajów piwa, słuchajcie, wszystkiego. Naprawdę
wy sobie sprawy nie zdajecie, w jakim kraju żyjecie. I to już nie mówię tutaj, słuchajcie, o tylko i wyłącznie Polsce, ale o całej Europie i kraju, który jest naprawdę rozwinięty. A Polska jest krajem naprawdę rozwiniętym w porównaniu do Azji. Gdzie jest ten wybór? Gdzie te produkty są? Jeżeli w tym sklepie ci to się nie pasuje, cena jest za wysoka, idziesz do innego sklepu, gdzie może będzie taniej albo będzie większy wybór. Co chwilę są jakieś rodzaje promocje, że tutaj można kupić to, tamto. To jest moje odczucie po tygodniu. I tak samo Krystyna odczucie, że po prostu jest w szoku, że tego jedzenia tyle jest, tyle rodzajów tego jedzenia jest i możemy, mamy w czym wybierać. To jest naprawdę, słuchajcie, niesamowite. Na Filipinach na przykład, jeżeli bym poszedł do sklepu, gdzie chcę kupić na przykład sok pomarańczowy, to znajdę pewnie dwa albo trzy rodzaje soków, które na 100% nie są naturalne. W zasadzie większość z nich będzie po prostu tak słodka, jakby zrobione po prostu z zwykłego proszku i wrzucane do kartonu. Jeżeli już znajdziemy jakiś sok, który jest prawie taki, powiedzmy, naturalny, nie jest słodki, tylko jest w zasadzie kwaśny, tak jak cytryna powinna, jak pomarańcza powinna być taka słodko-kwaśna, to się okazuje, że kosztuje pewnie z 20-30 zł. Tutaj taki sok pewnie za 5 zł, 6 zł mogę kupić. Co odnośnie cen, słuchajcie, cen... Ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, bo oczywiście wszyscy mówią, że te ceny wzrosły i na pewno inflacja, wszystkie inne rzeczy i to się musiało zmienić. To ceny w Polsce wzrosły. My tego na ten moment w ogóle nie odczuwamy. Dlaczego? Bo my nie wiemy, jakie ceny były wcześniej, wiemy, jakie ceny są teraz i te ceny dla nas są naprawdę bardzo atrakcyjne. Szczególnie owoców, warzyw, wszystkich innych produktów. Dlaczego? Bo na Filipinach tego nie mamy. A jeżeli mamy, to jest po prostu importowane i zdecydowanie dużo ciężej to dostać. Więc w tym momencie, w pierwszy chyba, czy w drugi dzień pojechaliśmy do sklepu z tatą, wzięliśmy samochód, wziąłem dziewczyny i słuchajcie, zrobiliśmy zapasy na kolejne dwa tygodnie. Takich rzeczy, co my chcemy sobie zjeść, co chcemy spróbować. W zasadzie bardzo dużo rzeczy kupowaliśmy po małym opakowaniu, żeby na przykład Krystyna spróbowała, żeby Emilia spróbowała, żeby ustaliły, co im smakuje, a co nie. Bo wtedy będzie nam naprawdę dużo łatwiej coś wybrać na dłuższy okres. Ale ten wybór, to wszystko, tutaj to w Polsce jest. Na Filipinach po prostu tego nie ma. I nie to, żebym zachwalał Polskę, po prostu zachwalam całą Europę i wszystkie inne kraje, które są rozwinięte, bo to po prostu tam jest dostępne. Kolejna, słuchajcie, rzecz, która mnie totalnie rozwaliła na plus w Polsce, to oczywiście każdy może mieć z tym inne doświadczenia i tak dalej, ale chodzi mi o urzędy. Urzędy, gdzie my, jak pewnie wiecie, chcemy zarejestrować Emilię w Polsce, żeby już na Filipiny wróciła z polskim paszportem. No co prawda ona wróci z filipińskim paszportem, bo tam jest wiza wbita, ale już następnym razem lecąc do Polski czy w inne kraje, będzie już miała polski paszport i na tym nam zależy. Na Filipinach wyglądałoby to tak, że pewnie stalibyśmy 4 godziny w kolejce na słońcu, żeby dostać się do jakiegoś urzędu. Musielibyśmy zrobić kopię wszystkich swoich dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście te urzędy na Filipinach nie robią tego. Co się stało w Polsce? Pozdrawiam serdecznie panie z urzędu w Krzeszowicach. Przyszliśmy z dokumentami, pokazaliśmy dokumenty. Oczywiście musimy jeszcze zrobić tłumaczenia do tych dokumentów na język polski, ale to było bez żadnej kolejki. Nikogo nie było w urzędzie. Weszliśmy, porozmawialiśmy, wytłumaczyliśmy. Naprawdę była taka miła atmosfera. Wszystko ładnie zrobione. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych dokumentów. Tylko te podstawowe, które... Zresztą jak będziecie chcieli wiedzieć, to wam wszystko opowiem, jak to wyglądało. Ale to jak już skończymy całą tą papierologię, jak będziemy mieli polski Emily paszport. No i słuchajcie, wszystko było naprawdę na szybko, łatwo, miło, przyjemnie. To jest po prostu niesamowite. Na Filipinach by to trwało po prostu latami. Mielibyśmy ogromne problemy. Trzeba by było wszystko tam załatwiać, czekać w tych kolejkach, umawiać się na wizyty i tak dalej, i tak dalej. A tutaj po prostu wszystko bezproblemowo. To jest po prostu coś niesamowitego. Wy naprawdę nie wiecie, jakie wy szczęście macie, że możecie takie dokumenty tak szybko pozałatwiać. Na Filipinach to jest po prostu masakra z tym, a tutaj jakoś to wszystko łatwo idzie. Polska, Polska, singami. Ogólnie, słuchajcie, jest zabawnie, bo z Krystyną walczymy o to, kto będzie wózek prowadził. Dlaczego? No bo nie mieliśmy wcześniej przyjemności tak ze mną jeździć wózkiem, więc dla nas naprawdę to jest, słuchajcie, przyjemność. Więc ja dzisiaj nagrywam, a dzisiaj Krystyna jeździ, jutro będzie zmiana, ja będę jeździł. I ona będzie robiła zdjęcia.
good? How's good? Yummy, yummy? Słuchajcie, właśnie zjedliśmy najlepsze zapiekanki, jakie są dostępne w Krzyszowicach. Zapiekanki z pieca. Ci, co są z Krzyszowic, to od razu wiedzą. My jesteśmy tutaj stałymi walcami. Dosłownie codziennie, jak tylko jesteśmy w mieście, to musimy przyjść na zapiekanki. I co ciekawe, te zapiekanki smakują tak samo dobrze, jak ponad 20 lat temu. Przynajmniej ponad 20 lat temu. Ja jeszcze pamiętam, jak chodziłem do technikum, tutaj się spotykaliśmy ze znajomymi po szkole, w przerwie. Chodziliśmy na te zapiekanki i dosłownie są tak samo wspaniałe. Ale co nie tylko są dla mnie wspaniałe, ale moja córka Emilia, Krystyn po prostu uwielbiają. Emilia praktycznie pół zapiekanki wciągnęła i jeszcze chciała więcej. Po prostu i tak to smakuje. Także jak będziecie w Krzyszowicach, obowiązkowe miejsce. Naprawdę, to mur beton. No najlepsze zapiekanki, jakie w życiu jedliście. Zapiekanka? Yes. What else you like? Toy. Toy? You have lots of toys? Yes, already. Already lots of toys? Yeah. Okay, then sit down on your chair, please. Yeah. Sit. There's no more. Oh, you want to know? Słuchajcie, my już po zapiekankach, my już po lodach, my już po małych zakupach, musieliśmy kupić jeszcze kilka innych dodatkowych rzeczy. Tak więc na spokojnie już sobie teraz idziemy do domku na normalny obiadek z rodzicami. Później pewnie dżemka dla dziewczyn, może nawet dla mnie. Zmontuję wam filmik, będziecie mieli dzisiaj wieczorem. A my już za kilka dni wybieramy się do ZOO do Krakowa, wybieramy się też do Krakowa na jakieś tam inne zakupy, inne rzeczy zwiedzać. Nie robimy jeszcze całych wycieczek, ponieważ ciocie jeszcze mają do nas przylecieć później, więc takie najważniejsze rzeczy będziemy razem z nimi robić, żeby nie robić tego po prostu dwa razy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym odcinku za kilka dni. Pozdrawiam!